Odpowiedzią na postulat jednego z radnych było ponowne uruchomienie płatnych parkingów w suwałkach. Teraz kolejny radny oczekuje, by na przejściach dla pieszych przywrócono funkcjonalność przycisków i zieloną falę w systemie sygnalizacji świetlnej na naszych drogach. Jak wskazuje radny Jarosław Kowalewski, liczne inwestycje drogowe utrudniają ruch samochodowy w mieście. Korki na kluczowych skrzyżowaniach powodują większe zużycie paliwa i co za tym idzie, większą emisję dwutlenku węgla do powietrza. Zielona fala upłynni ruch i pozwoli też lepiej wykorzystać przepustowość skrzyżowań, uważa Radny. O zieloną falę i przyciski zapytaliśmy Tomasza Drejera, dyrektora zarządu dróg i zieleni w suwałkach. Jeżeli chodzi o zieloną falę, to ona dalej jest, bo to akurat przyciski nie mają znaczenia na, na to, czy jest koordynacja, czy nie ma jej ko koordynacji. Natomiast jeżeli chodzi o przyciski, no to tutaj czekamy na informacje z Sanepidu, co jak, jak Sanepid do tego podejdzie, bo jakby najwięcej, 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 jakby można zauważyć w tych sytuacji, jak przyciski pomagają kierowcom jeździć, jeżeli jeździmy wieczorem. Przy bardzo znikomym ruchu faktycznie, no niestety stało czasowe programy powodują, że swoje musimy odstać. I nieważne czy tam ktoś jeździ, czy nie, nie jeździ, bez, to jest bez znaczenia, czy kto, czy jakiś pieszy jest. No po prostu cykl. Się, się odbywa i wszyscy muszą stać i czekać aż to zostanie zakończone. Dyrektor odpowiedzialny za miejskie drogi dodał, że aktualnie wyłączona jest zielona fala tylko na ulicy Reja. Stało się tak na wniosek policji, która prosząc o dezaktywację systemu chciała ukrócić wyczyny kierowców ścigających się na tej drodze. Jak się dowiedzieliśmy, na koniec czerwca gotowy będzie zupełnie nowy system sygnalizacyjny. Dostępny będzie w trzech wersjach. Jego wdrożenie nieco będzie nas kosztować. Ale jak szacuje Tomasz Drejer, będzie to wydatek z rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Rozważana jest również opcja, by nowy system zafunkcjonował po ukończeniu trwającej budowy nowego wjazdu z reja w ulicę Daszyńskiego.